Cześć dziewczyny, witajcie, super, że ze mną jesteście. Tym razem mam dla Was filmik, pogadankę pielęgnacyjną. Chciałam bardzo pokazać Wam trzy produkty do mycia, do oczyszczania twarzy, które lubię, powiedzieć za co je cenię, jakie mają wady, jak się z nimi dobrze obchodzić, a są to masła, balsamy do makijażu, które ostatnio robią się w naszej pielęgnacji coraz bardziej popularne. Wydaje mi się, że w pewnym momencie byliśmy świadkami takiego boomu na olejki do makijażu, a teraz na nasze pielęgnacyjne salony wchodzą właśnie masła, balsamy, tego typu rzeczy. Mam trzy produkty, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. To jest Polemika, hydrofilne masło oczyszczające, to jest Melt Away z Recibo i z Bandy Med Anti-Irritate, to emoliencyjne masełko oczyszczające. Jeśli chodzi o działanie tych rzeczy, w porównaniu na przykład do olejków do demakijażu, to choć tak jak mówiłam, zasada jest bardzo podobna, to z takimi balsamami na skórze obchodzimy się troszkę inaczej. Oczywiście w wypadku olejków to mamy do czynienia z czymś, co ma bardzo rzadką konsystencję. Troszkę może przelewać nam się między palcami. Z tego względu olejki do demakijażu mogą być odrobinkę mniej wygodne niż tego typu balsamy, pasty, które, jak tutaj zaraz zobaczycie, mam wszystko dokładnie pokażę, mają oczywiście bardziej gęstą konsystencję, przez co sama aplikacja i same nakładanie będzie wydaje mi się troszeczkę łatwiejsze i takie może bezproblemowe. Z takim produktem obchodzimy się też trochę inaczej, nakładając go na naszą skórę. One w moim odczuciu nie zmydlają się w kontakcie z wodą tak szybko i tak intensywnie jak wiele olejków do makijażu, choć tutaj nie ma też co generalizować, bo niektóre olejki zmywają się naprawdę słabo. To jednak wydaje mi się, że z takim produktem oczywiście przez to, że jest bardziej gęsty, łatwiej na skórze popracować i możemy pozwolić sobie na wykonanie na przykład masażu z taką pastą przy oczyszczaniu. I troszeczkę łatwiej to zrobić też w tym momencie, kiedy już łączymy ten produkt na skórze z wodą. On dalej tak całkowicie się nie zmydla i tak całkowicie nie znika. Na tym też polegają różnice między tymi produktami, o których zaraz Wam opowiem. No to faktycznie wydaje mi się, że po prostu troszeczkę mocniej wcieramy ten produkt w naszą skórę, przez to oczyszczenie może być głębsze. Troszkę inaczej z nim pracujemy i to też może działać w pewnym stopniu na korzyść, jeśli chodzi o naszą pielęgnację, a z drugiej strony niekoniecznie, bo też jest może bardziej kwestia indywidualnych preferencji tego, co lubimy. Co lubimy w naszej pielęgnacji, jak dokładnie lubimy oczyszczać skórę, jakie konsystencje wolnymi i tak dalej. Mam tutaj dwa produkty, które są w pewnym sensie podobne. Ja nie będę się bardzo rozwodzić nad składami, nie będę czytać Wam tutaj dokładnie, co zawierają, ponieważ w obu wypadkach te składy są bardzo, bardzo ładne. Polemika, czyli taka nasza polska marka, która tworzy naturalne kosmetyki z bardzo ładnymi składami, stworzyła to hydrofilne masło oczyszczające. Natomiast Recibo, też już marka chyba bardziej od Polemiki znana i też myślę, że większość z Was ma o wiele większe doświadczenia z tymi produktami akurat, stworzyła Melt Away, czyli też taki balsam oczyszczający. I to są produkty bardzo podobne, jeśli chodzi o działanie, bardzo podobne, jeśli chodzi o konsystencję i oba bardzo lubię. Natomiast Recibo zawiera w sobie jeszcze od maleńkie drobinki, które działają troszeczkę jak taki bardzo, bardzo delikatny peeling, co uważam za swego rodzaju zaletę, ponieważ te drobinki nie są na tyle duże ani na tyle ostre, żeby ten balsam faktycznie jakoś mocno peelingował, natomiast takie działanie jest tam w jakimś malutkim stopniu wyczuwalne i ja akurat to lubię. Polemika jest bardziej gładka i tutaj już tych drobinek nie mamy. Tak jak mówiłam, w obu wypadkach tutaj mamy bardzo ładne składy. Natomiast to nie są produkty, dziewczyny, które pozwolą nam od pierwszego użycia i użycia solo usunąć na przykład eyeliner, taki trwały eyeliner z tuszem do rzęs. Jeśli chodzi o eyelinery, tusze do rzęs, taki wodoodporny makijaż oczu, to tego typu produkty używane solo, czyli bez pomocy żadnej ściereczki, o której zaraz Wam opowiem, będą ten makijaż oczu raczej rozmazywały niż zmywały, ścierały. Właśnie dlatego, że to są produkty, które są emulgowane tak naprawdę dość delikatnie i nadal zostawiają na naszej skórze taką lekko tłustą warstwę. Jeśli chcemy naprawdę bardzo dobrze pozbyć się
Oj, tutaj już ucieka. Pozbyć się tych elementów makijażu oczu, o których wspominałam. Bardzo ważne jest użycie dodatkowego elementu, jakim jest jakaś wybrana przez nas ściereczka. To może być zwykła bawełniana ściereczka, może to być taka ściereczka, którą Recibo dodaje na przykład do swoich olejków, do makijażu. Ja bardzo ją lubię i często jej używam. Może być to zwykła ściereczka z mikrofibry, kupiona w jakimkolwiek, wiecie, w supermarkecie i tak dalej. Tutaj mam ściereczkę muślinową firmy Mohani, którą też bardzo lubię. Tutaj mam taką nie wiem, peelingującą szmateczkę Ovium, która też jest bardzo fajna. Ściereczka muślinowa i ten płatek są mniej więcej tak samo ostre. Dla mojej skóry to jest i tak dość delikatna opcja, natomiast dla skór bardzo wrażliwych zdecydowanie bardziej polecam coś muślinowego albo wełnianego, bardzo mięciutkiego i takiego bardzo delikatnego. I producenci w obu tych przypadkach radzą po prostu nałożenie na suchą skórę tego produktu do makijażu, wymasowanie całości i zmycie wodą. Natomiast w praktyce okazuje się, że to nie wystarcza i te balsamy spieniają się w tak niewielkim stopniu jak olejki z emulgatorem, które tego emulgatora miały mało. Jeśli testowałyście parę rodzajów olejków na tym makijażu, na pewno trafiłyście na taki egzemplarz, który tego emulgatora miał sobie troszeczkę mniej, więc spieniał się gorzej i w efekcie na przykład ten makijaż oczu bardziej rozmazywał niż zmywał. Dlatego ja, jeśli zależy mi na tym, żeby faktycznie, nie wiem, pominąć jakoś zmywanie makijażu oczu płynem micelarnym, chociaż naprawdę rzadko mi się to zdarza i zwykle jednak stawiam na takie połączenie właśnie micela i takiego balsamu, albo micela i mydełka, albo czegokolwiek. Bo ja jednak lubię zmyć makijaż oczu płynem micelarnym, szczególnie jeśli to jest taki makijaż oczu bardziej misterny, czy taki, w którym użyłam większej ilości wodoodpornych produktów, czy też produktów takich bardziej trwałych. Natomiast jeśli z jakiegoś względu sięgam tylko po taki pojedynczy produkt, to zawsze, ale to zawsze, po zwilżeniu tego produktu wodą i wymasowaniu go na twarzy, to co zostało, ścieram przy pomocy właśnie takiej ściereczki tej albo tamtej, które Wam pokazałam. I dopiero to jest w moim wypadku recepta na to, żeby naprawdę dokładnie tego makijażu się ze skóry pozbyć. I wtedy faktycznie tego typu produkty sprawdzają się u mnie genialnie i bardzo je lubię, ale tak jak mówię, tylko w połączeniu z ciepłą wodą i w połączeniu ze szmateczką. Tak samo jak przy klasycznej metodzie OCM, gdzie nie ma emulgatora. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ja też nie przypadam za tą taką lekko tłustawą warstwą, którą tego rodzaju produkty mogą w nadmiarze zostawić na skórze, jeśli tego nadmiaru właśnie nie usuniemy. Dlatego taka szmateczka, ściereczka jest też naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ważna. I wtedy tego rodzaju rzeczy sprawdzają się super. Natomiast ten trzeci produkt, który chciałam Wam pokazać, to jest przykład produktu, który de facto takiej ściereczki do zmywania nie wymaga. To jest produkt o takim bardziej aptecznym, syntetycznym składzie. Natomiast jego zaletą jest właśnie to, że naprawdę w porównaniu do tamtych rzeczy, naprawdę dobrze się spienia. Będzie też przy okazji działał troszeczkę bardziej wysuszająco, chociaż to nie jest zupełnie wysuszający produkt. Ja też pokazywałam go w jednym z odcinków Urodomaniaczek na kanale Hebe, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i to jest nadal produkt, który poleciłabym dla dziewczyn z suchą skórą, ponieważ faktycznie tej skóry nie będzie ściągał, nie będzie dawał tego efektu wysuszenia, ale znowu w porównaniu do tamtych o wiele lepiej się pieni, ma tutaj też swoje takie elementy, które za to odpowiadają i ten jest w stanie usunąć na przykład makijaż oczu bez konieczności jakiegoś ścierania, po prostu bardzo ładnie ten makijaż rozpuszcza i sam też bardzo ładnie ze skóry znika, tutaj nie zostawia jakiejś takiej, wiecie, żadnej grubszej, bardziej lepkiej warstwy, która mogłaby nam jakoś przeszkadzać, chociaż wiadomo, że jeśli mamy suchą skórę, to tego rodzaju kosmetyki nie są dla niej szczególnie przykre, a wręcz przeciwnie. Natomiast no, ze względu też na pielęgnację, którą chcemy stosować po, wiadomo, że zawsze skórę lepiej oczyścić w 100%, nawet z takiej jakiejś delikatnie tłustej warstwy okluzyjnej, wynikającej z na pewno świetnego składu tych produktów. Z kolei to masełko z Bandy polecałabym dziewczynom, które
niekoniecznie stawiają na piedestale naturalny skład, ale chcą mieć produkt, który nie będzie wysuszał i który pozwoli im na takie dość szybkie i sprawne pozbycie się nawet tego mocniejszego makijażu, takiego mocniejszego podkładu, czy też makijażu oczu. To oczywiście nie jest też produkt najmocniej rozpuszczający makijaż na świecie. W porównaniu do klasycznych żeli, nie wiem, produktów tego typu, to tutaj oczywiście też widzimy dużą różnicę. Natomiast no jeśli faktycznie zależy na czymś delikatnym i na tym, żeby tej skóry z tej warstwy ochronnej nie obdzierać, to tutaj też bym Wam naprawdę polecała. Te dwa mogłabym określić jakby tak w miarę OCM w wersji stałej, ponieważ faktycznie tutaj przechodzimy przez, no nie wiem, takie etapy jak przy myciu skóry olejami właśnie z dodatkiem, z tym jakim dodatkiem emulgatora plus i tak ta ściereczka i ścieranie ciepłą wodą. To jest dokładnie to samo, co robimy w OCM i to daje naprawdę fajne rezultaty. Natomiast tutaj przy tym bandzie już tego nie potrzebujemy. Myślę, że tego rodzaju kosmetyki też sprawiają wrażenie troszkę bardziej luksusowych i takie wrażenie mamy, kiedy z nich korzystamy, co jest na pewno fajne. Natomiast nie mamy też władzy nad składem, dostajemy tutaj bardzo fajny, gotowy produkt. Natomiast dla dziewczyn, które nie wiem, lubią jakieś dodatki, albo lubią dokładnie dobierać własne oleje, dodawać jakieś specjalne rzeczy, które mogą w określony sposób działać na potrzeby ich skóry, albo na przykład, nie wiem, leczyć skórę problematyczną itd. To, że utrzymujemy gotowy produkt, na którego skład już nie mamy wpływu, może być w pewnym sensie i zaletą, i wadą, to zależy od tego, co lubimy, czy chcemy się bawić, czy nie, czy co cenimy w tego rodzaju kosmetykach. Natomiast te wszystkie są naprawdę bardzo, bardzo fajne i zdecydowanie je Wam polecam. A jeśli szukacie czegoś bardziej peelingującego, to myślę, że Was nie zaskoczę. Oczywiście chałwa z Ministerstwa Dobrego Mydła jest, wydaje mi się, że jeśli chodzi o nasze polskie produkty, najlepszym kosmetykiem tego typu i sama ją naprawdę bardzo, bardzo lubię. Jestem ciekawa, jakie doświadczenie Wy macie z tego rodzaju produktami. Czy sięgacie po takie gęste balsamy, czy wolicie olejki? Jaki produkt jest Waszym ulubionym produktem do demakijażu? W ogóle będzie mi bardzo miło wiedzieć, co się u Was sprawdza. Może polecicie coś mi i innym dziewczynom. Mam nadzieję, że filmik okazał się pomocny i ciekawy. Może coś tu sobie patrzycie, albo patrzyłyście już coś w komentarzach innych widzek. To jest zawsze bardzo fajne i bardzo miło czytać Wasze rekomendacje i Wasze requesty. Dzięki Wam wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie niedługo, mam nadzieję. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko, pa, pa.